Krzysztof Chamiec miał czwórkę, zostawił jednemu dziecku. Krzysztof Chamiec był jednym z najpopularniejszych polskich aktorów drugiej połowy XX wieku. Sławę przyniosły mu kreacje, które stworzył w legendarnych spektaklach telewizyjnego teatru Sensacji Kobra oraz w kultowej stawce Większej niż życie i wielu filmach. Mija w las niedokładnie 30 lat od chwili, gdy na planie kamiennych tablicy Wieczysława Petelskich Krzysztof Chamiec stracił głowę dla partnerującej mu Laury Lacz. Młodsza od niego niemal ćwierć wieku aktorka wkrótce została jego czwarta i ostatnia żona i urodziła mu czwarte i ostatnie dziecko. To jednak nie jej, ani jej ich synowie Andrzejowi Gwiazdor zostawił w spadku cały swój majątek. Zobacz też, Laura Lacz, dorobek życia przepadnie. Wkrótce po śmierci Krzysztofa Chamca, który 11 października 2001 roku przegrał walkę z rakiem płuc, wyszło na jaw, ze swoim jedynym spadkobiercą aktor czynił syna Michala, którego urodziła mu trzecia żona. Aktorka Joanna Sobieska. Laura Lacz jeszcze za życia me zawiedziała, że Michal dostanie wszystko, co należało do jego ojca i, jak twierdzi, nie miała z tym żadnego problemu. Uszanowała ostatnia wolę Chamcej, działając w imieniu 11-letniego wtedy syna Andrzeja. Zaakceptowała fakt, że aktor nie zostawił ich wspólnemu dziecku ani grosza. Zastrzeżenia do testamentu zgłosiły natomiast dzieci Krzysztofa Chamca z pierwszego małżeństwa. Syn Krzysztof i córka Anna nie chcieli przyjąć do wiadomości, więc zostali wykluczeni z dziedziczenia. Zwłaszcza zanim w grę wchodziła fortuna. Majątek ojca oszacowali na kilkanaście milionów złotych. Najstarsze dzieci aktora nie przekonali przyrodniego brata, by podzielił się z nimi pieniędzmi, które zostawił ich ojciec, więc zwrócili się do sądu z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania spadkowego. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi i toczyła się przez kilka lat. Gdy w końcu zapadło rozstrzygnięcie, zadowolony z niego był tylko Michal. Sąd uznał, że skoro Krzysztof Chamiec to własnie jego wskazał w testamencie jako jedynego dziedzica, to tak własnie ma być. Roszczenia wysunięte przez Krzysztofa Juniora i jego siostrę Annę zostały oddalone. Laura Lacz, która w sprawie brała udział w charakterze świadka, a nie strony, stwierdziła po wysłuchaniu postanowienia sądu, że w pełni się z nim zgadza. Przykre, że dzieci Krzysztofa skoczyły sobie do gardel z powodu pieniędzy. W rodzinie należy dążyć do zgody i do polubownego załatwienia sprawy, powiedziała Zyciuna Koraco. Dzieci Krzysztofa Chamca z małżeństwa z Aleksandra Grzedzianka musiały obejść się smakiem. Miliony należące tak naprawdę nie do ich zmarłego ojca, ale do jego rodziny, pochodzili z rekompensaty wypłaconej im za przepadle po II wojnie światowej mienien zabuzanskie, przeleciały im kolonosa. Ale, trzeba o tym wspomnieć, Krzysztof Junior i Anna sami byli sobie winni, gdyby utrzymywali kontakt z tata. Na pewno sprawy potoczyłyby się inaczej i partycypowaliby w podziale jego majątku.